Przedlatym w zamku na wzgórzu Czechowa, w dawniej wsi Czechówki, mieszkał możny pan. Jego urodziwe 3 córki jednego dnia miały zostać wydane za mąż. Prawdopodobnie w czasie uczty było wielu gości. Biesiadnicy i panny młode tak tańcowali, że w czasie tańca zapadła się pod nimi podłoga. Niestety, tragicznie zginęły wspomniane 3 panny młode. Ogłaszam wszem i wobec, że wydaję swoje 3 córki za mąż. Cieszcie się i tańczcie na ich weselu. Mniej więcej mój dom stał tutaj. Wystarczyło, żebym wyjrzała przez okno, bądź wyszła na podwórko i widziałam śmigającą piłkę nad topolami, no to już oczywiście byłam za chwilę gotowa, żeby pobiec i tam sobie pograć. Hej, czemu jesteś tak podekscytowana? Wiesz co, uwielbiam pływać i nie mogę się doczekać lata. A gdzie idziesz? Tam, był taki kiedyś stary basen. A mogę iść z tobą? Myślę, że tak. To chodźmy. Aha, tylko że nie umiem pływać. A, spokojnie, nauczysz się. To dobrze. Thank you.
kinkoszu? Dzień dobry, niosę lód. A skąd go pan wziął? Wyrąbałem go w pobliskim stawie. A po co panu tyle lodu? A ludzie potrzebują przechowywać żywność. Muszą to robić w niskiej temperaturze. Przecież są lodówki, mamy XXI wiek. Właśnie. Ale kiedyś nie było lodówek. Tutaj kiedyś była lodownia, już mój ojciec składował tutaj lód. Do widzenia. Cegielnia. Cegła do cegły i rośnie już mur gruby, niepokonany. Ciężka to praca, wzbija się kurz, lecz efekt gwarantowany. Dzień dobry, co pan ma na plecach? Dzień dobry, niosę cegły z cegielni. Tak, a gdzie ta cegielnia była? A o tam, gdzie teraz stoi ten hotel. Cegła do cegły i rośnie już mur gruby i niepokonany. Ciężka to praca, wzbija się w kurz, lecz efekt gwarantowany. Dobrze mówicie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ciężka to praca, wzbija się kurz, lecz efekt gwarantowany.